O, Hideyoshi! Hello, Maciek Kundel. Nie wyglądasz zbyt dobrze, czy wszystko w porządku? No cóż, czas leci. Już jest marzec. Jest coś, co chciałbym ci powiedzieć. Wciąż będziemy mogli ze sobą rozmawiać za rok, ale... Chciałem powiedzieć to, jeżeli... Bo jestem... Jesteśmy wciąż oboje w Radzie Uczniowskiej. Chyba zrezygnuję z Rady Uczniowskiej. Nie będę sobie zaprzątał tym głowy za rok. Ten biznes z papierosem dał mi dużo do przemyślenia. To może brzmieć dziwnie, ale czy myślisz, że ten kraj zmierza w dobrym kierunku? Polska? Polska? No to nie wiem, kurde. Potrzebujemy nowych twarzy do jasnej cholery, bo patrzeć na pieprzonych Kaczyńskich i kurde innych skurwysynów tego pokroju to po prostu już żygać się chce. A, rozumiem. Ja też tak sądzę. Mniej więcej koło stycznia była pewna sekta, która rosła w popularności. No, Society bez przyszłości. Teraz Society. Kurde, też to znam. Society? Społeczeństwo, no właśnie. Społeczeństwo bez przyszłości. Dla dużej ilości osób to jest rzeczywistość. Myślałem o tym, jak moglibyśmy to zmienić. Co by trzeba było zrobić, by zmienić społeczeństwo? Pomyślałem, że może jedna osoba ze znajomościami mogłaby zacząć rewolucję. Zaczynając rewolucję po prostu, ale zaczynając rewolucję tylko dlatego, że masz moc, może spowodować wiele więcej problemów. Właśnie dlatego incydent z Nyx nie nauczył. Zdałem sobie sprawę z tego, jaki byłem naiwny. Teraz myślę, że społeczeństwo potrzebuje większej edukacji. Rzeczy, które każdy z nas musi nauczyć się, by przed pójściem w świat. Właśnie tego potrzebujemy najbardziej, więc... Myślę, że stanę się nauczycielem. Społeczeństwo jest dyktowane przez ludzi. Jeżeli uda nam się polepszyć rozumy ludzkie, w takim razie społeczeństwo także będzie się polepszało. Nie będziesz się ze mnie śmiał? Powiedz coś takiego jak ty, nauczyciel? Nie śmiej się. Rozumiem. Dam z siebie wszystko. To właśnie chciałem ci powiedzieć. I także chciałem ci podziękować. To dziękuję za to, że to dzięki tobie zdałem sobie z tego wszystkiego sprawę. A pogadajmy jeszcze ze wszystkimi. Baby niestety nie zobaczymy już. O, Kazushi. O, cześć. Nie obchodzi mnie to, ale czy wychodziłeś z Yuko, co? Była całkiem energetyczna, czy to dzięki tobie? Ostatnim razem miała tą ogromną książkę o kolanach i próbowała dowiedzieć się, który mózgu tam był. To naprawdę łaskotało. Dlaczego nie może takich rzeczy ćwiczyć na tobie, Hopie? No cóż, jest świetną dziewczyną. Nie zrób jej nic złego, dobra, Hopie? Dlaczego ja to właśnie powiedziałem? O tak, mam jeszcze... Muszę ci z tobą jeszcze o czymś pogadać. Słyszałem, że... Właśnie słyszałem w szpitalu o moim kolanie. Rezultaty. Dostałem rezultaty. I jest w 100% wyleczone. Powiedzieli, że mogę dalej robić kendo. Chłopie, jestem taki szczęśliwy, że... Byłem taki szczęśliwy, że prawie złamałem plecy dla doktora, kiedy go tak bardzo przytuliłem. Ale myśląc o tym teraz, jeżeli bym chował mój ból w kolanie, dostaję gęsiej skórki, chłopie. Dawałem z siebie za dużo, próbując być tak dobry jak ty. I wkurzyłem się, ponieważ wyglądało na to, że nic nie jest w porządku.
przesadziłem znowu i rozpierdzieliłem moje kolano. Chłopie, naprawdę zachowywałem się jak mały dzieciak. Przynajmniej tak myślałem. Mówiłem sobie, że to jest dla mojego kuzyna, ale to była tylko moja duma. No i mam cię. No i dostaliśmy ciebie. No i mam ciebie, ludzi w naszej drużynie i moich rodziców, którzy się martwili za nic. Ach, byłem takim dzieckiem. Nie martw się. Ha, Tanksman. No cóż, przynajmniej się już z tego obudziłem. I mimo tego, że mi to zajęło dość długo. Dzięki, Maciek. Nie mógłbym tego zrobić, gdybyś nie był tutaj dla mnie. Przysięgam tutaj i teraz, że dam z siebie o wiele więcej za rok. Nie będę wskakiwał do żadnych konkluzji. Po prostu będę słuchał ludzi. To będzie dla mnie ciężkie, ale... Cóż, myślę, że to wszystko. Po prostu chciałem ci to powiedzieć jako pierwszemu. Teraz pójdę do pokoju nauczycielskiego i powiem wszystkim o tym i... Oczywiście dla całej drużyny. Chłopie, nic ci nie jest? Wyglądasz trochę zmęczonego. Idź trochę odpocznij, chłopie. Twoje zdrowie jest najważniejszą rzeczą, czyż nie? Wciąż jesteśmy zapisani do wiosennego turnieju, więc jeżeli będziesz się lenić, to ja zostawię ciebie w pyle. Prześcignę cię, na razie. Ktoś jeszcze został? Kichichiro wiem, że została. Gdzie ona jest? Teraz classroom, jeszcze raz. O, Kenji'ego nie ma. Jest, całe szczęście. O, Maciek-san! Nic ci nie jest? Nie wyglądasz zbyt dobrze. Powinieneś pójść do domu i odpocząć, zanim ci się pogorszy. Teraz ja... przepraszam. Czujesz się źle i ja tutaj spowoduję, że stoisz. Co próbowałaś powiedzieć? Maciek Sandał. No cóż, to nie jest zbyt dużo, ale... Spójrz na ten plakat. Historia pasjonującej miłości między nauczycielami i studentami. Ludzie mogą zakochać się między sobą, nie ma nic w tym złego. Rozumiem, czemu to byłby problem, gdyby to było między nauczycielem a uczniem, ale... To nie daje im prawa robić takich jaj z tego wszystkiego. Napiszę list z protestem w szkolnej gazetce. O, i wszystko będzie w porządku, kiedy będę sama. Pójdę sama. Maciek Sandał, dziękuję ci bardzo. Zdecydowałam się. To nie jest dużo, ale za rok znowu dołączę do tego. Kurde, Student Council. Mówiłem do tej pory cały czas, co to jest po polsku. Rada Uczniowska. Rzeczy, które pokazałeś mi, spowodowały, że się zmieniłam. To była Rada Uczniowska i ty. Więc chcę dać z siebie więcej. Chcę bardziej się lubić. Chcę, żebyś ty mnie bardziej lubił. O, oczywiście, kurde, drzwi nie zamknie powoli, nie? Ja pierdolę. Chcę być pierwszą w twoich myślach. To dlatego... ja cię lubię. Dobra, tylko mnie nie zabijaj, ani żadnej innej dziewczyny. Oszczędź, Yuko. Co ja mówię? Nie mogę uwierzyć, że powiedziałem coś takiego w szkole. Przepraszam. No cóż, proszę, please excuse me. Ale być może następnym razem powinniśmy pójść razem do domu. Albo jeżeli nie tam, to możemy zobaczyć wiele więcej innych miejsc. Chciałabym złożyć wizytę w każdym z nich z tobą. No i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o nasze social linki. Chyba, że kogoś jeszcze znajdziemy. O, Akihiko. Hej, Maciek. Niezbyt często na siebie wchodzimy, czyż nie? Zwykle idę prosto do sali gimnastycznej. Ale dzisiaj po prostu chciałbym się rozejrzeć po szkole. To jest nasz ostatni dzień, więc... Wyglądało na to, że wszystko przeszło tak szybko, ale w tym samym czasie tak jakby trwało to wiecznie.
nie robiłem nic innego poza boksowaniem się przez 3 lata. E? Czy wszystko w porządku? Nie, zaraz. Zaraz. Spędzałem czas z moimi kolegami też. Nawet z tobą poszedłem na filmy. Było fajnie. Gdybyśmy nie mieszkali w tym samym akademiku, być może nawet byśmy się nie znali. Całkiem dziwne, jeżeli o tym pomyślisz. Już nie będę zbyt długo w akademiku, ale zawsze będę twoim senpajem. Jeżeli coś będzie ci przeszkadzać, to powiedz mi. Cokolwiek to będzie, pomogę ci. Dobra, myślę, że już chyba czas wracać do akademika naszego. Chętnie bym pozwiedzał jeszcze te wszystkie miejsca, ale... After school evening. Wszystko jest ciche. Wygląda na to, że nikt jeszcze nie wrócił. Wszyscy muszą cieszyć się pokojowym wieczorem. Spokojnym wieczorem. Mimo tego, że wróciłeś dopiero ze szkoły, czujesz się bardzo zmęczony. Powinieneś dzisiaj pójść wcześniej spać. Save'ne. Nowe dane. Pójdę do kibla. Hell yeah! Trzeba zostawić ślad po nas. Nawet wody nie spuszczę. Czujesz się normalnie. O, nawet już naszego smoka powietrznego nie mamy. Było miło. Tęsknię za nim. Okej. Twój pokój. Idziemy spać. Czwarty marzec. Dobra, spadam stąd po raz kolejny, bo raczej nie ma nic chyba do roboty. Nawet kurde nie wiem ile kasy mam. Mogę coś kupić? Welcome. O kurde, teraz już widzę. Ależ oczywiście, że do mnie dzwonią w najmniej możliwym momencie, kurde, ZW. Guess who's back? Tak więc no, tak dla jaj. O, nie ma już. W takim razie kupię sobie okładkę do książek i spadam stąd. O, Ken! Hello, Maciek Sandał. Ha, całe szczęście, że tu jesteś. Czuję się niezręcznie przychodząc do szkoły wyższej, do liceum raczej. O, prawie zapomniałem. Przyszedłem tutaj, by oddać coś dla Sanada Senpaja, o czym zapomniał. Zwykle ma głowę na karku, ale czasami może być zapominalski. Jest coś jeszcze. To dupa w kraki Senpaju. Pamiętam, że był w naszym akademiku przez chwilę. Nigdy z nim nie rozmawiałem, ale... Cokolwiek o nim myślę, ja czuję się smutny. Nie wiem dlaczego, tak jakby jakieś bolesne wspomnienia... nie było jakichś bolesnych wspomnień. Nie pamiętam. Jedyne co pamiętam to to, że muszę coś zrobić. Ale co? Nie jestem pewien. Czemu zapomniałbym coś takiego? Przepraszam za to. Czuję się komfortowo gadając z tobą o tym wszystkim. Więc po prostu gadałem i gadałem. Lubię cię, Maciek Senpai. O, dziękuję. Ty słuchasz to, co ludzie mają do powiedzenia. Nie jakbym nie miał innego wyjścia, w końcu jestem cichym protagonistą. No i przeszedłeś ze mną do kina. Mimo tak zamiast traktowania mnie jak małe dziecko. Więc dzięki za to, że byłeś dla mnie bardzo miły. Nie czerwień się. Bo pedobera zawołam. Będę dla niego miły. Okej. Okay. Evening. Czujesz się zmęczony. Znowu. Historia mojego życia. Nie możesz... twoje oczy nie mogą być... Po prostu nie dajesz rady zachować twoje oczy otwarte.
powinieneś odpocząć. Jutro jest ostatni dzień szkoły, graduacja seniorów. Tak. A, oczywiście. Muszę iść do mojego pokoju. Właściwie... chciałbym zobaczyć coś. Pokój dowodzenia. Zamknięte drzwi. Co jest w tym pokoju? No niestety, teraz już się nie dowiem nigdy. Mimo tego, że wiedziałem w alternatywnej rzeczywistości. 5 marzec. Tydzień od moich urodzin. Twój pokój. It's me, Aegis. May I please come in? Pewnie. Thank goodness. I'm so happy to see you again. I'm sorry to show up so suddenly, but I really needed to talk to you. Nie ma problemu. I remember everything. Everyone seems to have forgotten, but I remember. No kurde, Ryoji, ty to jesteś zarąbisty. Chyba nigdy nie byłeś dobry w komputerach, żeby nie umieć sformatować dysk twardy, Aegis, serio. That day. Ale cieszę się, że tego nie zrobił. Masz rację. I'm sorry. It's just that when I remembered, I was afraid you might go somewhere far away, like you did at the last battle. To się nie stanie. Graduation's today, isn't it? Tak. I'm sorry. The ceremony's already begun. Such nice weather outside. Do you remember the promise we all made? Że spotkamy się na dachu szkoły? Why don't we go there and wait for the others? We can enjoy the view of this peaceful city. Oczywiście. W międzyczasie w Gekudan High School Auditorium. The time to part has finally come. Bez jaj. Though this is our last day together, we want the senior class to know that you've truly earned our respect. We wish each of you good health, happiness, and prosperity. On this auspicious occasion, I bid you all a fond farewell on behalf of the student body. Next, a word from the valedictorian. From Class D, Mitsuru Kurijo. Thank you. This last year, I accepted an important responsibility as student council president. When I first addressed you from this podium, I spoke to you all about seizing opportunity when you had the chance. Well, it must have been fate that intervened and gave me an important reminder of this. As many of you may know, my father unexpectedly passed away due to sudden illness. Sudden illness? Coś jest nie tak? Wow, that's rare. I've never heard her stumble in a speech before. Studenci zaczęli gadać między sobą. W tej grupie kilku uczniów wstało. We... Huh? Wait, wasn't I supposed to... Oh... I... That's right. I remember now. Our promise. I remember. Yes. Upon my father's death, I was set adrift in life. No longer will I run from the future. I will face it head on, in memory of my father's will. I am resolved, free from doubt or hesitation. This is because... it is because I have such wonderful, such priceless friends. Mitsuru! We swore to each other never to lose hope, no matter what tomorrow brings. Po wykrzyczeniu tego Mitsuru zeskoczyła ze sceny, by do wszystkich dołączyć. Senpai, we remember about him and Aegis.
Yes, of course. Let's go, everyone. Where do you think you're going? We're in the middle of a ceremony. Spierdzielaj, ważniejsze są rzeczy od tej ceremonii. Och, ta muzyka. W międzyczasie na dachu w liceum. Ciepłe słońce i lekki wiatr. Czuję się dobrze. No, są dobre na twoim odpoczywającym ciele. Aegis siedzi blisko miejsca, na którym leżysz. The wind feels so nice. This is my first time experiencing spring. But this season will eventually pass. Ale następna wiosna przyjdzie. After fighting alongside you and facing the world's end, I finally began to understand what it means to live. Thinking for yourself, not running away. Accepting the inevitable. All things eventually come to an end. Niestety. Every living thing will one day disappear. Only by accepting this can one discover what they truly want. What the meaning of their life will be. I understand now why I was so tormented by my lack of strength. Protecting others became more than just an order I had to obey. I wanted to do it for my own reasons. I realized this once I decided to try and prevent the fall. When I thought I might never see you again, something else became clear to me. What I wanted most. And so, I made up my mind. I decided that I would continue to protect you. I want to be your strength. I know I'm not the only one who can do this, but that's okay. My life will be worth living if it's for this reason. Thank you. Nie ma za co. Nie płacz. You're right. What am I doing? I understand now. So I should be happy. Może jesteś szczęśliwa, to są łzy szczęścia. O, Junpei. Słyszysz głosy, które cię wołają. Everyone. Now that I have friends as well. Ja pierdzielę, chwila. Dobra. You don't have to save the world to find meaning in life. W tym jest prawda. Sometimes, all you need is something simple, like someone to take care of. I'll keep on living no matter what, so that I can protect you. Aegis się uśmiecha. Łagodne promienie słoneczne ogrzewają twoje ciało. Wołanie, które słyszysz z daleka, ten trochę chłodny wiatr. To jest świat, który ty i twoi przyjaciele chroniliście. Czujesz się trochę śpiący. Thank you for everything. You're tired, aren't you? O nie. You can close your eyes. I'll always remain here by your side. Słyszysz kroki kilka znajomych głosów, które się zbliżają. The others will be here soon. Jasne słońce i głos Aegis się dopełniają, czy coś takiego. Stajesz się coraz bardziej śpiący. Twoje powieki są bardzo ciężkie. Zamknij oczy. No, proszę państwa,
Oto koniec! Persona 3 Portable. Ukończona. O mój Jezu. Ten let's play. 9 albo 10 miesięcy zajęło mi ukończenie tej gry. I wiecie co? Było warto. Naprawdę było warto. No więc, co ja mogę powiedzieć? No, naprawdę dumny jestem z tego, że wytrzymałem tak długo. No bo kurde, ponad 100 odcinków zrobić, to jest po prostu coś. Ale zdaję sobie sprawę, że bez was nie dałbym rady. Wiecie, dziękuję wam z całego serca za komentarze, za to, że chcieliście, za oglądanie, kurde, tego let's playa. O mój Boże. Za to, że byli, a jak byliście od samego początku, ja pierdzielę, to się dopiero nazywa determinacja i dedykacja, aż w końcu, aż sam nie mogę w to uwierzyć, że byli ludzie, którzy oglądali tego let's playa, którzy komentowali cały czas, no nie? Nie, ja nie wiem, co mam powiedzieć, ja mam łzy w moich oczach, mój głos trochę się jąka i bardziej niż zwykle, ale dziękuję wam bardzo za to, że byliście tutaj ze mną. Mam nadzieję, że całokształt Persony 3 wam się podobał i no, będziemy na pewno jeszcze w jakichś innych przygodach, ponieważ myślę, że ten let's play dla mnie to jest kamień milowy, ponieważ no, nie dość, że tyle części on mi zajął, to jeszcze i po angielsku by musiałem go tłumaczyć na mój chłopski rozum i teraz wiem, że mogę po prostu zrobić wszystko i o mój Jezu. Ja pierdzielę, nie mogę w to uwierzyć. Tyle czasu mi zajęło robienie tego let's playa i to już koniec. Nie wciąż nie mogę tego pojąć, o mój Boże. No ale niestety, wszystkie rzeczy niestety się kończą. Ale hej, to nie oznacza, że jakieś nowe rzeczy się nie zaczną, czyż nie? Tak więc no, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, że po prostu pójdziemy razem w inne przygody, które po prostu, których nie da się po prostu przewidzieć, co na nich będzie. Myślę, mam nadzieję, że będzie fajnie, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego, co robię. Mam nadzieję, że ogólnie, że dobrze się bawiliście w całokształcie. Wiem, że nie było łatwo. Ten let's play przeżył dwa spierdzielenie się komputerów. I tyle się zmieniło. Zmianę mikrofonów też przeżył ten let's play. Zmianę komputerów. Ja pierdzielę. Ten let's play przeżył dużo. Właśnie dlatego to jest po prostu kamień milowy. I musiałem, kurde, nagrywać wszystko. Musiałem przechodzić wszystko od nowa do pewnego momentu, bo potraciłem save'y, ale było warto iść do przodu, dawać z siebie wszystko, ponieważ no, po prostu zarąbić te uczucie, tak skończyć takiego let's playa, wiedzieć, że nasza podróż jest już ukończona, że, ale to też oznacza, że kolejna podróż za niedługo się zacznie. Przy okazji ta piosenka jest zarąbista, uwielbiam ją. Mógłbym ją nawet zaśpiewać po japońsku, ale ja nie śpiewam. Tak więc no, co mogę jeszcze powiedzieć? Naprawdę mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, bo nie było łatwo z tym let's playem. I kurde, i 10 miesięcy oglądania to jest naprawdę coś. Jeżeli byliście ze mną od pierwszego dnia, od samego początku, to naprawdę dziękuję wam za to. Nawet jeżeli po prostu, nie wiem, na przykład miesiąc po ukończeniu tego let's playu, czy nawet rok, zdecydowaliście się, że obejrzycie wszystko od samego początku, albo nawet i kilka kawałków, kilka odcinków i dojdziecie tutaj tylko po to, by zobaczyć, jakie jest zakończenie, to i tak bardzo mocno dziękuję wam za to, że byliście. Dziękuję za komentarze, dziękuję za
wspieranie. Dziękuję za wypytywanie, kiedy będzie kolejny odcinek. To jest po prostu zarąbiste uczucie. Nie wiem, co mam powiedzieć jeszcze. Po prostu... No, wiem, że nie było łatwo. Wiem, że też że się powtarzam, ale sam nie wiem, co mam powiedzieć. Nie przygotowałem żadnej długiej przemowy na końcu tej gry. No ale... Mam nadzieję, że wyciągnęliście coś pozytywnego z tego let's playa. Że wam się podobało, że pomógł wam zapomnieć o, chociaż na chwilę o codziennych problemach. I że wrócicie na inne przygody razem ze mną. To był PG. Do następnego... O! Save the new cycle, kurde, tak jest. Wiem. Muszę kolejny plik zrobić. Clear data. Wiem. Pomińmy te logo. Chociaż zostawię was z intrem po raz ostatni. To ja już się zamykam. To był PG. Widzimy się w następnej zarąbistej przygodzie, mam nadzieję. ささやかな夢 Zaistna ma tak ne